Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj nadszedł czas na kolejny film o Bożym Narodzeniu. Na warsztat wrzucam dzisiaj wianek. A tak naprawdę to dwa wianki. Będzie to taki mały challenge, ponieważ ostatnio dostałem taką wiadomość na Instagramie, czy mogę zrobić jeden wianek w dwóch wersjach i potraktowałem to właśnie jako wyzwanie. I to wyzwanie dzisiaj podejmuję i chcę Wam pokazać jeden wianek w dwóch wersjach. Jeden bardziej świąteczny, z takimi świątecznymi akcentami klasycznymi, a drugi taki bardzo naturalny. I już za chwilę się tym zajmę, a Wy zajmijcie się włączeniem dzwoneczka, zasubskrybowaniem kanału i kciuk w górę. Żeby ten challenge poszedł mi szybciej i sprawniej, ale również dlatego, żebyście mogli wykorzystać pewne gotowe elementy, które można kupić w wielu sklepach, wziąłem na warsztat dwa takie wianki. Wianki kupione jako gotowy produkt. I teraz te wianki będę dekorował. Podzieliłem sobie stół na dwie części. Z jednej strony część do jednego wianka. Te elementy, które są bardziej takie świąteczne. Mam tutaj bombki, mam tutaj szyszki, gwiazdki takie bardziej w naturalnym kolorze i klamerki, spinacze, które może mniej się kojarzą z Bożym Narodzeniem, ale ja osobiście bardzo je lubię używać na Boże Narodzenie. I biegniemy na drugą stronę stołu, to mamy bardziej naturalne elementy. Zobaczcie, mamy cięty eukaliptus, troszeczkę gałązek z chrobotkiem, nobilis, piękna szara jodełka i mamy jeszcze echeverię w takim super kolorze oraz ilex czerwony, tak żeby troszeczkę nawiązywał do świąt, ale tak naprawdę może to być na przykład taka jesienna wersja. Zobaczcie, takie bardziej naturalne. Zaczynam pracę. Będę pracował naraz z dwoma wiankami, żeby było jeszcze trudniej. Przygotowanych mam tutaj już tych elementów porozkładanych na boki. Muszę zrobić troszkę więcej miejsca. A jak robię to miejsce, to mam do Was pytanie. Chciałbym nakręcić jeszcze kilka odcinków na Boże Narodzenie i spotykamy się teraz bardzo często z Zolą, żeby kręcić, ale chcielibyśmy nakręcić te filmy takie, które chcecie oglądać. Więc koniecznie dajcie znać w komentarzu, o czym filmy na Boże Narodzenie chcielibyście oglądać. Będziemy patrzeć, co piszecie i na pewno nakręcimy wiele odcinków z Waszymi propozycjami. Żeby dodawać elementy do tych wianków, oczywiście potrzebny mi jest klej. Mam tutaj rozgrzany klej, widać, że bardzo dużo na nim pracuję, bo jest pięknie oklejony. Tak jak mówiłem, będę zaczynał, robił dwa wianki naraz. Pocięty mam już ten nobilis, daję troszeczkę kleju i wklejam na zewnątrz te elementy. Mniejsze i większe te gałązki nobilisu, ale pod pewnym kątem, żeby fajnie mi tu wypełniały i rysowały cały kształt. Zobaczcie, żywy eukaliptus również wklejam klejem na gorąco. Nie jest to dla mnie problem z racji tego, że ten eukaliptus i tak ma zaraz zaschnąć tutaj w tym i ma właśnie stworzyć taką bardziej suszoną powierzchnię, ale zobaczcie, nie jest to zupełnie dla mnie problem. Trzeba wykorzystywać to, co nam daje natura i właśnie chciałem taki mały eukaliptus wkleić do tego wianka. Dobra, tu mam już jakiś zarys. Idę do kolejnego. Tutaj muszę przełożyć sobie tylko pistolet. Zobaczcie, zaczynam też od takich elementów, od tych banieczek, bombek, w zależności od tego, w jakim regionie jesteśmy Polski. I od tych większych elementów, ponieważ tu mam same właściwie duże szyszki. Zobaczcie, szyszki też daję na różnych poziomach, ale wszystko to wklejam na zewnątrz tego wianka. Tylko, bo dekoracje chcę, żeby one były na zewnętrznej części, żeby nie były tutaj wewnątrz, bo być może, jak mi się spodoba, włożę do tego sobie taki lampionik ze świecą. Rozkładam ten materiał równomiernie w różnych miejscach z powtórzeniami. Wyżej, niżej, pod pewnym kątem. Zostawiając oczywiście to, co mówiłem tutaj, u góry tą część pustą. O.
I już teraz idę do drugiego wianka. W tym drugim będzie więcej pracy, bo jest dużo małych elementów, no i więcej klejania. Najpierw Nobilis. Żeby mi troszeczkę tutaj całą formę zbudował. I Eukaliptus, który nada lekkości dodatkowej. Mogę przymierzyć już Ilex. Zobaczcie, taki bardzo, bardzo charakterystyczny, kontrastowy element, ale wydaje mi się, że będzie super tutaj wyglądał. Na końcu, jak dodamy troszkę tych gałązek, które nawiązują do tego korpusu. No właśnie, korpus. Korpus gotowy, kupiony gotowy. To są różne rośliny suszone. Tak naprawdę jest tutaj dzika marchew i jakaś inna roślina suszona, ale trudno mi jest ją w tym momencie zidentyfikować. I to potraktowane jest woskiem. I to można kupić gotowe i samo już jest super dekoracją, ale jak dodacie troszeczkę elementów, zobaczcie, ja mam 5 elementów na każdy wianek. Z tej strony 5 i z tej strony 5. I dodaję te elementy tylko szybciutko doklejając i charakter tego wianka bardzo się zmienia. I na dodatek ten challenge polega na tym, żeby pokazać wam, że zmienia się tu albo na bardziej świąteczny, albo na taki bardziej naturalny, ale równie świąteczny. Jedziemy dalej. Te czerwone elementy, takie charakterystyczne, musimy popatrzeć, jak je dodajemy, żeby nie były tak bardzo skupione. Ja tu wykorzystuję, słuchajcie, mam jeszcze ten Ilex taki już troszeczkę przysuszony, bo on oczywiście będzie zasychał. I w tym momencie daję już bardziej świeży i bardziej suszony, żeby jeszcze bardziej zróżnicować te struktury. I żeby jeszcze bardziej zróżnicować kolorystykę, ponieważ ten przesuszony jest już troszeczkę mniej taki świecący, jest matowy i dodaje też zupełnie innego charakteru. Tylko należy pamiętać, żeby jednak dodawać go równomiernie, żeby nie dać z jednej strony samego takiego świeżego, a z drugiej strony samego takiego już lekko wysuszonego. Jak to bywa przy tego typu dekoracjach? Wiadomo, można dokładać i dokładać i dokładać, ale ja sobie już wyciągnąłem te rzeczy, które mam dołożyć. Więcej absolutnie nie dodam. Chociażby mnie podparzano, nie dodam. Dałem już tutaj te główne elementy, a teraz zobaczcie, będę dokładał spinacze, czy jak ktoś woli, klamerki. Zobaczcie, jak one super wyglądają. Dają super ciekawy kolor. Mnie się kojarzą z Bożym Narodzeniem, ja oczywiście je tu wkleję. Mam je w dwóch kolorach i w dwóch wielkościach, żeby zróżnicować. I na sam koniec dodam gwiazdeczki, również w przynajmniej dwóch wielkościach, może trzech. Zobaczcie, one będą takie puszyste, wychodzić z zewnątrz, wewnątrz, w środek, gdzieś tutaj, zgrupowane, gdzieś indziej jedna, tutaj znowu dwie. W pewnym momencie będzie jedna niżej, druga wyżej, będzie się działo. I przechodzimy na drugą stronę stołu. Tutaj też włożyłem już te naturalne elementy. Oczywiście można włożyć ich jeszcze więcej. A teraz na sam koniec nie będę dodawał takich gwiazdek i tych stricte bożonarodzeniowych dodatków, tylko dodam, zobaczcie, takie gałązki. To gałązek, gałązki, czyli generalnie sama natura. Zobaczcie, jak je tak poprzyklejam. Super będą tutaj podkreślać cały kształt. Być może jeszcze gdzieniegdzie dodam tego Nobilisu. Zaraz, bo wklejam, bo trochę brakuje. A na sam koniec właśnie to. Będzie wyciągnięte z doniczki, odcięte i będzie stanowić taki mega akcent. Jeszcze nie wiem, czy dam dwie, czy jedną, bo wianek jest dość mały, ale wydaje mi się, że dwie będą super wyglądały. Zabieram się teraz do pracy. Bo to, jak wiecie, przyjemna, ale żmudna praca, no i trochę czasu zajmuje, więc ruszam do roboty.
Moi drodzy, skończyłem to wyzwanie. Oceńcie sami, czy ujdzie, jak ja to mówię w firmie, czy jest fajnie, czy może nie. Założenie było takie, żeby wykorzystać gotowy wianek, dodać 5 elementów. Oczywiście nie ma być to nie wiadomo co, super ekstra. Ma być to po prostu poprawna, ładna praca, którą możecie postawić w różnych miejscach lub wykorzystać ją w różnych miejscach. Zobaczcie, naturalny wianek, gdzie przykleiłem broszę, jak to Zola powiedział, jaka piękna brosza. Brosza, czyli skupienie dwóch elementów, w tym przypadku eszewerii, jedną wyżej, drugą niżej. Oczywiście trzeba jeszcze obrać z tego kleju. Zobaczcie, wyszedł całkiem sympatyczny wianek. Oczywiście można go powiększać, zrobić więcej tych elementów i tak dalej, ale nie o to chodzi w tym wyzwaniu. I drugi, bardziej świąteczny, bardziej z zabudowaną formą, mniej wychodzący, raczej w całej tej formie. I teraz możemy go wykorzystać jako leżący na stole, na jakimś talerzu ozdobnym, tak samo jak i ten, ale możemy też włożyć do niego taką na przykład tubę, dać tam świecę i macie już dodatkowy element, jeszcze inny, wykorzystanie takich dwóch wianków w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym miejscu możecie je postawić. Mam nadzieję, że Wam się podobało i koniecznie napiszcie, czy podobał Wam się wianek numer 1 z ten z tymi elementami bożonarodzeniowymi, czy wianek numer 2, który ma więcej takich naturalnych elementów. Piszcie w komentarzach, zobaczymy, co Wam się bardziej podoba.